Ostatnio głośno jest o urzędzie wojewódzkim, a to za sprawą pompek. Nie chciałbym, żeby to jakby przyćmiło całą sprawę, bo sprawą najważniejszą jednak jest wsparcie dla małej Kingi. Dla tego dziecka, tak. Wsparcie dla małej Kingi, ale jeżeli to, że wojewoda robi pompki, może pomóc sprawie, to mogę robić takie pompki codziennie. Tym bardziej rozmawiamy na balu sportowca, pompki trochę ze sportem mają związek. Panie wojewoda, to co pan zrobił, czyli to wspomaganie Kingi, również ma pewien związek z dziećmi. Rząd ostatnio wiele środków przeznacza na pomoc dla dzieci, między innymi na program Maluch Plus. No tak, tu zaobserwowaliśmy w ostatnich latach duże zainteresowanie realizacją programu Maluch Plus. Z jednym zastrzeżeniem, przez część samorządów. Część pozostała bierna trochę w tym procesie, dlatego rząd przygotował przełomowy program, w którym oprócz tego, że zwiększył znacząco nakłady do 5 miliardów złotych w najbliższych 3 latach, ale także wprowadzając zmiany w algorytmie przekazywania tych środków, w zasadach przekazywania tych środków i tak odtąd każda gmina ma dedykowaną sobie określoną pulę środków na zrealizowanie tego programu, to znaczy na zapewnienie miejsc opieki dla tych najmłodszych, dla tych dzieci od urodzenia, czy od tych pierwszych miesięcy życia do trzeciego. Dla maluchów po prostu. Roku życia, też tak zwane żłobki. Po to, aby rodzicom dać taki bardzo, bardzo dobrowolny wybór. Czy chcą, czy mogą, czy jak wolą realizować swoją karierę zawodową, jednocześnie mogąc zawsze zapewnić opiekę swoim pociechom. Więc to jest to. Dla naszego województwa to jest kwota ponad 200 milionów złotych na te 3 lata. Uproszczona procedura ich pozyskiwania, uproszczona procedura realizacji tych inwestycji. Panie wojewoda, mówiliśmy o wnukach, porozmawiajmy teraz o babciach i o dziadkach. Od 1 marca wchodzi waloryzacja rent i emerytów, to jest 114% i o ile dobrze pamiętam 250 zł. Czy to jest wystarczające? No to są rekordowe, jeśli chodzi, patrzymy na przestrzeni ubiegłych lat, minionych dekad nawet, podwyżki dla emerytów i rencistów. Jeżeli dodamy do tego 13, 14, to rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno dba o tę grupę społeczną, o najstarszych członków naszej społeczności i my jesteśmy w tym konsekwentni, począwszy od obniżenia wieku emerytalnego poprzez właśnie wprowadzanie tych rozwiązań w postaci 13, 14 emerytury po waloryzację dla emerytów i rencistów i z tej jakby drogi nie zejdziemy. Były wnuki, byli dziadkowie, no to pora przejść do rodziców i do programu wspierania budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i społecznego. To są też bardzo duże pieniądze. Tak, to jest w skali kraju 1,5 miliarda złotych dla samorządów na budownictwo właśnie to mieszkań gminnych, w których 80% wkładu daje państwo przy realizacji tych inwestycji, a na przestrzeni ostatnich lat to były naprawdę znikome ilości mieszkań, które budowały samorządy. Są w samorządach różne sytuacje. Niektórzy potrzebują, zwyczajnie nie są w stanie zakupić mieszkania, mogą mieszkać w tych tak zwanych czynszowych mieszkaniach, które są własnością gminy i dajemy szansę gminom na znaczące zwiększenie, jeśli chodzi o budownictwo tych mieszkań komunalnych, które będą służyły mieszkańcom miast większych i mniejszych w naszym państwie. Mówiliśmy o wnukach, o rodzicach i o dziadkach i ostatnie pytanie. Wszyscy musimy jakoś do tych domów, do tych żłobków dojechać. I nie mówię tutaj o tych drogach typu 16 czy 7, ale o tych mniejszych, nie mniej ważnych niż te główne nasze arterie. Jak tutaj wygląda polityka rządu, bo wiem, że
to jest w ciągu ostatnich 4 lat prawie 1 miliard złotych dla naszego województwa. No to jest w ogóle, ja bym powiedział, że to jest znak firmowy naszego rządu, a w sposób szczególny to dotyczy naszego województwa. 1 miliard złotych w latach 2019-2023, prawie 1 miliard złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale jeszcze 1 miliard złotych na te drogi gminne i powiatowe trafił w ramach Polskiego Ładu. Jego 3 edycji, które do tej pory miały miejsce. Tam również łącznie zatem 2 miliardy złotych w tych latach 2019-2023 na modernizację, remonty dróg gminnych i powiatowych. I ja często mówię, to podkreślam, drogi ekspresowe, autostrady są niezwykle ważne. To są te najważniejsze arterie komunikacyjne w naszym państwie, ale znacząca czy zdecydowana większość mieszkańców na co dzień porusza się drogą gminną, powiatową, jadąc do szkoły, do pracy, do ośrodka zdrowia i wiele innych miejsc, w których chce realizować swoje prawa publiczne. I my jako państwo wspieramy czasami w 50%, czasami w 60%, a czasami nawet w 80% samorządy, które są właścicielami tych dróg. Wspieramy ich w realizacji tych inwestycji, bo uważamy, że państwo musi także brać odpowiedzialność za te inwestycje, za te usługi, bo to jest nasze dobro wspólne. Dziękuję bardzo za rozmowę.